całą bazę dyniami z pochodnią. A to ponieważ boję się Endermanów, że naruszyłyby konstrukcję mojego muru. No i to ma na celu obronę mojego fortu. Poza tym zapobiega też pojawieniu się tak wielkiej ilości mobów tuż pod moim domem. Dobrze. Jeszcze mam to takie pytanie, na które możecie mi odpowiedzieć w komentarzach. Jeśli wiecie, dlaczego moby nie spawnują się w takich ilościach tutaj u mnie na sejwie, bo bardzo mało ich jest, naprawdę tak strasznie mało, że ja w to nie wierzę. Kiedyś chodziłem przez 15 minut na górze i nie spotkałem ani jednego moba. A teraz właśnie widzieliście, zdążyłem nastukać prawie stack drewna i dopiero się pojawiły, więc no, to jest dziwna sprawa. Dobrze, kurczę, znowu nie odpaliłem timera, nie wiem ile nagrania już mi wyszło i ile jeszcze czasu mam. Dobrze, to może teraz postaramy się posegregować nasze przedmioty. I może zagospodarować jakieś pięterko, dobrze. Tutaj zacząłem już żwir. Czy mamy jakiś żwir przy sobie? Nie, nie mamy. Przepraszam. Dobrze, żwir jeszcze się kojarzy z dyrtem, więc też go tutaj damy. Bruk. To bym dał w oddzielne. Oj, no co jest z moim układem trawiennym? Dobrze, kolejny raz przepraszam. Tutaj do tego też ten krzemień. Właśnie to zabieramy. A to powinno być razem z brukiem. Dobrze. Po resztę za chwilę podejdziemy, obrócimy się. Dobrze, w ten sposób to będzie wyglądało. Czy mam jeszcze coś, co by się nadawało w takie oto miejsce? Nie. Mam tak mało skór, no dobrze. To zadowolimy się na razie dwiema ramkami. Może zrobimy po staremu za pomocą tabliczek. Wiecie co? Tak, zrobimy to tabliczkami, bo trudno jest, bardzo trudno jest tutaj o skórę, niestety. Dobrze. Bruk. Dobrze. Oboje wiemy, co powinno się znaleźć na tej tabliczce, ale tego nie napiszę. To może niech tutaj będzie po prostu żwir. A, dobrze. Myszka mi się na chwilę rozłączyła, ale już jest ok. Chleb. W ten sposób. Nie wiem, czy uznawać mięso zombie za jedzenie, ale na... tak, dam to tutaj. Jayco Lantern, no to jest inna sprawa. W ten sposób. Szkoda, że dyni nie można. Ale można chyba zrobić potrawkę dyniową. Chciałem powiedzieć, że dyni nie można jeść, ale wydaje mi się, że coś jednak z niej się da zrobić. Muszę się dowiedzieć, bo troszeczkę ostatnio jestem w tyle z wiadomościami na temat Minecrafta. Nie, nie rolnictwo, tylko rolnicze. Dobrze, tutaj drewno. Skrzynka na materiały drewniane. Chyba wszystko. Wyroby drewno pochodne. Okej, może być. No, trochę kiepsko zrobiłem, że nie zrobiłem z drugiej strony tych tabliczek, ale no to już. Już nic na to niestety nie poradzimy. Minerały. A damy tutaj też, albo nie, to zrobimy oddzielną skrzynkę z potworów. W ogóle tutaj rolnicze to jeszcze więcej nasionek. Sadzonka dębu, dobrze, to wszystko. Przetwory mineralne. Dobrze, niech tak będzie. Jeśli to jest błąd, to trudno. Przecież nikt mnie z tego nie idzie. Przepraszam, tutaj miały być z potworów. Hmm.
Damy nad minerałami. No okej, tak może być. Denerwują mnie te zombie. No naprawdę. Strzały... O, do rolnictwa jeszcze. Kiedyś może się przydać. Dobrze, zagospodarowane mamy już większość naszego magazynu. Tutaj będą narzędzia. Nie warto, żeby się marnowały takie rzeczy. Dobrze. Tak, tak, tak. Powiedzmy tutaj. Dobrze. Dostałem jeszcze 4 wolne skrzynki. Na pewno w międzyczasie znajdziemy jeszcze rzeczy, które w nich powinny się znaleźć. Teraz... Nie, dynie nie są potrzebne. Co? Co za... Jak? Obok mnie teoretycznie jest spawner, więc mógł się zaspawnować w tej części, ale tutaj wszystko jest dobrze oświetlone. Dobrze, trudno. Będę musiał się wystrzegać takich rzeczy. Zbierzemy sobie zboże, bo akurat jedzenia mamy bardzo, bardzo mało. Chciałem powiedzieć, że całkiem niewiele, ale mamy naprawdę bardzo mało. Zresztą na tej mapie już nieraz zdarzało mi się głodować. To się też może przydać, zwłaszcza w późniejszym fazie. Z drugiej strony tutaj mógł mi się zaspawnować jeszcze ten zombiaczek. I wydaje mi się, że tutaj już miały miejsce takie incydenty, więc prawdopodobnie pojawił się tu i wyemigrował do tamtej części. Szczerze nie wiem, co jest bardziej prawdopodobne. Dobrze. Sadzimy i musimy jeszcze zagospodarować górną część. Niestety nie mam prawa robić łóżka na tej mapie, więc tego po prostu nie zrobimy. Ale myślę, że zrobimy zamiast tego jakiś tani zamiennik, o Boże. A, jakby moja pani od polskiego usłyszała to zdanie, to po prostu dostałbym 6 zdecydowanie. Oprz. Gdzie jest jedzenie? No już nie już nie potrafię się znaleźć. Dobrze, jesteśmy w bazie, więc będziemy jeść zgniłe mięso. Bo ktoś to musi zjeść, a nikogo innego tutaj nie ma. Zabierzemy sobie trochę drewna. Powiedzmy tyle. A może jeszcze czekajcie. Dobra, tabliczek mamy dość. Tak, tak, tak. Dobrze, i idziemy dekorować. Wydaje mi się, że to jest o wiele za mało materiałów. O Boże, nie wziąłem nawet tak podstawowych rzeczy jak kilo. Czekajcie. Zejdziemy tam, zabierzemy tyle rzeczy, ile wejdzie nam do ekwipunku i dopiero. Myślę, że tych płytek i tak nie wykorzystam, ale kto wie. Jayco Lantern oczywiście może się przydać. Otwieram w tej chwili losowe skrzynki, więc się nie denerwujcie na to. Przetwory mineralne, nie, stąd mi się nic nie przyda. Burczek. Nie, poczekamy, aż będę bardziej głodny. Niespecjalnie mam pomysł, jak w ogóle mogę to urządzić, to pomieszczenie. O, tutaj mamy jeszcze sporo ciekawych rzeczy. Marchewka to by mi się bardziej przydała na jakichś serwerach, a nie... O, mam nadzieję, że tego Skype'a nie widać. To by bardziej przydała mi się na jakichś serwerach typu Wojny Gildii, a nie tutaj, ale... No cóż, tam chyba jest ograniczony loot tego przedmiotu z zombiaka, więc... Więc no niestety zdarza się.
Ojoj, myszka, myszka, myszka!